Bardzo dobrze to wspominam. No to coś okropnego. Jaka odważna. I ten klapek. To jest jedna z ulubionych moich sukienek, zaprojektowana i uszyta przez Gosię Krzemień. Z takim węzłem tutaj. Odbierałam w tej sukience swoją drugą telekamerę. Tu pamiętam, że stylizację do tego outfitiku przygotował Jarek Szado. I pamiętam, że to wtedy były lata jakieś 90. i modna była taka właśnie mokra Włoszka, czy jak zwał, coś po prostu potwornego, ohydnego. Oczywiście nic przeciwko Jarkowi. No takie to były czasy. I ten klapek. Pełna wieś. No, a to pierwsza telekamera i jak ktoś powiedział, gniazdo bocianie, różne były na ten kok określenia. Kocham ten look. Uważam, że jest wspaniały. Był bardzo odważny, jeśli chodzi o tamte czasy. Sztos, szał. Byłam zadziwiona tym, że w internecie wybuchła tak wielka wrzawa na temat tego koka, bo ten kok uważam, że był po prostu dopięciem, taką kropką nad i. No to coś okropnego. Bardzo ładna torebka, ale kapelusz nie za bardzo. To był jakiś pokaz mody na Nowym Świecie. Pamiętam, że Gosi Baczyńskiej się bardzo ten look podobał. No widzę, Boże, tak ty potrafisz coś takiego założyć szalonego i tak dobrze to wygląda. No na tym zdjęciu tu proszę bardzo, jaka odważna stylowa. Bardzo to ładna sukienka, Zara. Myślę, że nie przewidziałam tego, że flesze mogą tak potraktować to bezwzględnie, te przeźroczystości. Pewnie w życiu bym tego na siebie nie ubrała. To jest też taka grzywka, to mi zaproponowała Jaga jakiś czas temu. Ja nie przepadałam za tą fryzurą. Uważam, że mam za okrągłą buzię, żeby sobie pozwolić na coś takiego. To mi zabierało za dużo czoła. Nie, to w ogóle nie pokazujemy tej afro. Jak myślicie, wracać? Nie wiem. Może jeszcze jak zapuszczę, nie kto wie, kto wie.